Urodziłam się z wadą serca, miałam 3 operacje. I tak naprawdę lekarze powiedzieli, że nic więcej się nie da zrobić i że do końca życia będę po prostu tak funkcjonować z arytmią i będę musiała się ograniczać w pewnych kwestiach życiu. Ale ja się nie poddałam. Ja stwierdziłam, że ja tak nie chcę żyć. I wyjechałam do Holandii. I tam poznałam swojego brata, którym się nie wychowywałam na co dzień. Mój brat mieszkał w rodzinie zastępczej i mieliśmy bardzo ograniczony kontakt. Na początku mieszkał z nami, znałam go do 8 roku życia. Po pewnym momencie, kiedy poszedł mieszkać do babci, kontakt się ograniczył. Spotykaliśmy się raz na tydzień, później raz na miesiąc, a po pewnym czasie już w ogóle się nie widywaliśmy. W sumie nawet nie pamiętałam, jak wyglądał, ale stwierdziłam, że chcę go poznać, bo wiedziałam, że on jest tam w Holandii i wiedziałam, że on tam pracuje w tej firmie, której akurat ja się tam dostałam, więc wyjechałam i spotkałam się z nim. I on mi zaczął mówić na temat Boga, który jest, ale nie tego, który jest daleko, tylko tego Boga, który jest zainteresowany właśnie każdym człowiekiem. Boga, który jest bardzo blisko. Boga, który jest realny i prawdziwy. I który jest Bogiem miłości. Mówił mi o Bogu, który jest dobry. Ja się dziwiłam, bo nie wiedziałam za bardzo, co mam z tym zrobić. Myślałam sobie, no dobra, Bóg jest, Bóg istnieje. Akurat w to nie mam wątpliwości. Zawsze wierzyłam w Boga. Ale dla mnie był Bóg bardzo daleko, odległy. W moim życiu nie istniał. Zresztą ja miałam je po drodze do kościoła. No bo po co chodzić do kościoła, skoro zaczyna się już funkcjonować w grzesznym funkcjonowaniu, łańcuszku, jeden za drugim, gdzieś tam grzech płynie. A tutaj ktoś ci mówi na temat Boga. No ale jak ja jestem brudna i czuję się nieczysta i czuję się inna i oddzielona, to jak mogę mówić o Bogu, który jest sprawiedliwością? Jak mogę poznać Boga, który jest miłością? I jak mogę poznać Boga, który jest dobry? Więc zaczęłam go słuchać. Mój brat mi mówił, Bóg cię kocha. Ja mówię, okej, słyszałam już tą informację, przyjmuję. Ale dla mnie ta informacja nie miała żadnego znaczenia, dopóki nie doświadczyłam prawdziwej miłości Boga Ojca do mnie. Każdy z was, jak tutaj stoi, dopóki nie doświadczy prawdziwej relacji z Bogiem, nie będzie tak naprawdę wiedział, o czym mówię. Jeżeli spotkasz się osobiście z Jezusem Chrystusem, dopiero wtedy zrozumiesz, kim tak naprawdę jest Bóg Stwórca. Zrozumiesz, kim jest Jezus Chrystus, i zrozumiesz, co zrobił dla ciebie i dla mnie. Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty nie po to, żebyś teraz lekceważył to, co do ciebie mówię, ale po to, żebyś dzisiaj mógł się z Nim pojednać. Tak, mówię to do ciebie osobiście. Mówię to do ciebie i mówię to do Pani i mówię to do Pana. Każdy z was dzisiaj może mieć relację z Duchem Świętym. Każdy z was dzisiaj może się pojednać z Jezusem Chrystusem i przyjąć Jego miłość. On jest Bogiem, który jest blisko. Jezus Chrystus jest Bogiem, który kocha każdego człowieka, bo za was umarł. Wiecie, On wymienił się między nami na krzyżu. On wziął wszystkie grzechy, stał się grzechem i oddzielił się. Na tę chwilę się oddzielił od Ojca, żeby umrzeć i żeby zmartwychwstać. Bo to jest Bóg życia. I dzisiaj możesz poznać Boga życia. Dzisiaj możesz poznać Boga, który jest wszechmogący. Boga, który stworzył niebo i ziemię. Boga, który stworzył ciebie. Czy wiesz, że Bóg stworzył ciebie? To nie rodzice cię stworzyli, to Jezus Chrystus cię stworzył. Ze
zostałeś stworzony przez Boga na Jego podobieństwo. Każdy człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga. To znaczy, że dzisiaj, jeżeli pojednasz się z Jezusem Chrystusem, będziesz mieć cząstkę Boga w sobie. Będziesz mieć namiastkę Jezusa Chrystusa w twoim wnętrzu. I to będzie ożywiony twój duch. I będziesz mógł mieć relacje na co dzień z Bogiem, który jest bardzo blisko. I będziesz mógł zasiadać po prawicy Ojca w ciele Chrystusa. Jezus Chrystus to Bóg wspaniały i dobry. To Bóg miłości, to Bóg wolności, to Bóg, który uzdrawia także dzisiaj. Masz potrzebę, masz jakiś problem, masz jakąś chorobę. Mogę się dzisiaj o ciebie pomodlić, będziesz zdrowy. Naprawdę. Jezus Chrystus uzdrawia dzisiaj. Jezus Chrystus to Bóg mocy. To Bóg, który uwalnia, uzdrawia i prowadzi ciebie do realizacji twojego celu w życiu. Dzisiaj możesz mieć cel w swoim życiu. Nie musisz biec gdzieś do przodu, do jakiejś pustki, do jakiejś oddalonej przestrzeni, która nie jest wyimaginowana w twoim życiu. To nie musi być stworzone w nierealny sposób. Jezus Chrystus może być dla ciebie prawdziwy, bo On jest prawdą. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Więc ta droga, którą dzisiaj zmierzasz, prowadzi do jednego, do poznania prawdy. A prawdą jest Jezus Chrystus. I On daje życie. Życie wieczne. Mieszcie na chwilę tutaj. Ale życie obfitości. Pytanie, gdzie chcesz spędzić wieczność? Każdy z was spędzi gdzieś wieczność. Możesz spędzić go w piekle albo w niebie. Czyściec nie istnieje. Nikt za ciebie nie wymogli zbawienia. Nikt za ciebie nie wymogli zbawienia. To ty musisz się pojednać z Jezusem. To ty musisz zrozumieć, że otwierasz swoje serce przed Nim. To ty możesz mieć relację z Jezusem Chrystusem osobiście. Nikt za ciebie tego nie zrobi. To ty wybierasz. Twoja decyzja powoduje to, kim będziesz w wieczności. Czy będziesz w światłości, czy będziesz w ciemności. No twoja wolna wola pozwala ci zdecydować. Zdecyduj, kim jesteś. Czy jesteś dzieckiem światła, czyli Boga Stwórcy? Czy jesteś dzieckiem mroku, czyli szatana? Żyjąc na tym świecie, masz tylko dwie opcje. Nie ma czysta. To jest przereklamowane. I to twoja decyzja powoduje, gdzie spędzisz wieczność. Jezus Chrystus zrobił już wszystko dla ciebie. Wykonało się. On zmartwychwstał. On nie żyje w grobie. To jest żywy, realny i prawdziwy Bóg. I dzisiaj Go możesz poznać osobiście. Zachęcam cię do tego. Ja zostałam uzdrowiona, tak jak mówiłam. Poznałam mojego brata i odkupiłam wszystkie rzeczy, które gdzieś tam kiedyś zepsułam. Bo uznałam sprawiedliwość nie swoją, ale Jezusa Chrystusa. I to On mnie oczyścił z każdego grzechu. Odkupienie jest też twoim możliwością. Możesz to dzisiaj wybrać. To jest, może być dzisiaj twój wybór. Odkupienie może być dzisiaj realne dla ciebie. Możesz realnie dzisiaj poznać Jezusa Chrystusa. Odkupienie jest dostępne dzisiaj, bo to jest Bóg, który jest teraz. Bóg teraźniejszości mówi do ciebie. Jestem, który jestem. Ja jestem tutaj, w tym miejscu, żeby ci powiedzieć o Jezusie Chrystusie.
i żebyś ty mógł dzisiaj poznać Boga teraźniejszości. Boga, który jest teraz. Boga, który czyni cuda i znaki dzisiaj. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj uzdrowienia, przyjdź do nas. Uzdrowimy cię. Bo Bóg działa dzisiaj także. Jezus Chrystus zmartwychwstał i On żyje wiecznie. Ty też możesz dzisiaj żyć wiecznie. Twoja decyzja. Gdzie będziesz żył? Tak jak Wam mówiłam, jak poznałam swojego brata, on mi mówił o Jezusie. I zaczęłam Mu ufać. Zaczęłam poznawać. I zawołałam do Boga. Boże, jeżeli istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. Prosta, szczera modlitwa z głębi serca. Ty dzisiaj też możesz zawołać z głębi serca do Niego. Z głębi serca. Możesz dzisiaj pojednać się z Jezusem Chrystusem. On powiedział, że wtora. Ja mu dałam. I już dzisiaj możesz być w wieczności z Nim. Ja też wtora wierzę. Możesz mieć pewność zbawienia. Wtora to trzeba wierzyć. Możesz mieć pewność odkupienia. Możesz mieć pewność, że Bóg istnieje realnie w twoim życiu, jak się z Nim pojednasz. Ja to zrobiłam i nie żałuję. Poznałam brata, z którym zaczęłam mieć znowu relację. I ta relacja została odmówiona. Nie wychowywaliśmy się razem. On mieszka w rodzinie zastępczej. Przed chwilą mówiłam. I poznałam mojego brata na nowo. Miałam wtedy 25 lat. I on mi powiedział, że Bóg jest i jest dostępny dla mnie. I później mnie wprowadził do kościoła. Poszliśmy razem. I ja się patrzę na tych ludzi, obserwuję ich i mówię, oni mają coś w sobie, czego ja nie mam, czego bardzo pragnę chcieć mieć. I to była ta realna więź z Bogiem Stwórcą. I zrozumiałam, że ja też pragnę mieć taką więź z Jezusem. Zapragnęłam, mimo że się czułam brudna i niegodna. Ci ludzie mnie nie oceniali i nie oskarżali. Tylko pokazali mi miłość Boga, miłość Jezusa Chrystusa. I ta miłość pokazała mi, jak ogromną ofiarę dokonał na krzyżu Jezus Chrystus dla mnie. I przez to, że zmartwychwstał, dał mi nowe życie, bo uwierzyłam w to. Uwierzyłam, że On jest żywy i prawdziwy. I od tej pory żyję z Jezusem. Mam całkowicie zdrowe serce.